W swojej matematycznej karierze możecie kiedyś spotkać kogoś, kto Wam powie, że nieprawdą jest, że i jednostka urojona to jest pierwiastek z liczby minus 1. No i jako kontrargument przedstawiają oni takie fałszywe rozumowanie. Z góry zastrzegam, że ono jest niepra nieprawidłowe i tutaj wyjaśnię różne wątpliwości z nim związane. Rozumowanie jest takie. Skoro pierwiastek z minus 1 to jest i, to znaczy, że minus 1 to jest i do kwadratu, czyli i razy i. No dobrze, no to teraz możemy zamiast i napisać ten pierwiastek z minus jedynki. Tak, napiszemy, że to jest pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z minus 1. Jak na razie wszystko jest poprawnie. No i teraz oni korzystają z takiej własności pierwiastka arytmetycznego, że pierwiastek z a razy pierwiastek z b to jest to samo co pierwiastek z a razy b. No, i piszą w związku z tym, że to będzie równe no, pierwiastek z iloczynu tych liczb, z minus 1 razy minus 1. No dobrze, a minus 1 razy minus 1 to jest z kolei równe 1. Czyli mamy pierwiastek z jedynki, czyli 1. No i dochodzimy do sprzeczności, że minus 1 jest równe 1. No i ci ludzie w takim razie argumentują, że ta równość tutaj, że i to jest pierwiastek z minus 1, jest nieprawdziwa. No ale to jest błędne argumentowanie, ponieważ nieprawidłowa równość znajduje się w tym miejscu. To przejście jest nieprawdziwe. Tak nie można zrobić, ponieważ tak na ogół nie jest. Ta własność pierwiastka, z której tutaj skorzystaliśmy, że pierwiastek z A razy pierwiastek z B to jest pierwiastek z A razy B, Zwykle w książkach małym druczkiem, czy gdzieś tam dodatkowe założenie jest napisane, które, o którym nie wszyscy pamiętają, że to jest wtedy, kiedy a i b są większe lub równe 0. Dla takich liczb ta własność z pewnością zachodzi. Można tę własność rozszerzać, również na liczby ujemne czy zespolone, ale nie da się jej rozszerzyć w sposób ogólny. Można ją rozszerzyć co najwyżej na taką sytuację, kiedy co najmniej jedna z tych liczb a lub b jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Czyli co najmniej, co najmniej jedna z liczb A lub B jest rzeczywista dodatnia. Tylko w takiej sytuacji to równanie zachodzi. Na ogół nie zachodzi tutaj mieliśmy tego przykład. No więc wyjaśniłem, skąd się bierze tutaj ta sprzeczność. Bierze się stąd, że nie można w tej sytuacji zastosować tego równania, tej własności. Z drugiej strony jest tutaj jeszcze inny problem. Mianowicie taki, że nie tylko i może być pierwiastkiem z minus 1. No bo zauważmy, że i do kwadratu to jest minus 1, ale, tak jak już kiedyś mówiłem, minus i do kwadratu to też jest minus 1. No bo i do kwadratu to jest minus 1, minus 1 razy minus 1 to jest 1, czyli dostajemy minus 1 znowu. No więc dlaczego, to, dlaczego nie wybrać jako pierwiastka z minus 1, dlaczego nie napisać, że to jest minus i? Przecież to jest równie dobry wybór. No właśnie, dlaczego tak nie możemy zrobić? Oczywiście moglibyśmy tak zrobić. Jest to tylko wybór pewnej konwencji, że jako pierwiastek arytmetyczny z minus 1 wybieramy i, a nie minus i. Pierwiastek arytmetyczny, tak jak mamy dla liczb dodatnich. Na przykład, ile jest równy pierwiastek z 4? Pierwiastek z 4 jest równy 2. Pierwiastek arytmetyczny z 4. No ale przecież zarówno 2 do kwadratu jest równe 4, jak i minus 2 do kwadratu jest równe 4. Więc w jakimś sensie minus 2 też jest pierwiastkiem, jest pierwiastkiem z czterech. Ale nie jest pierwiastkiem arytmetycznym. Ponieważ pierwiastek arytmetyczny to jest z definicji ten dodatni pierwiastek, a nie ten ujemny. I definicja pierwiastka arytmetycznego rozszerza się na liczby ujemne właśnie w ten sposób, że się definiuje, że pierwiastek arytmetyczny z minus jedynki to jest i, a nie minus i. No i w ten sposób można też rozszerzyć tę definicję na pierwiastek z dowolnej liczby ujemnej. Jeżeli mamy liczbę x, która jest liczbą rzeczywistą nieujemną, i wyciągamy pierwiastek arytmetyczny z liczby minus x, to możemy napisać, że to jest pierwiastek z minus 1 razy x i zastosować tę własność, którą tutaj przytoczyłem, właśnie do takiej sytuacji, kiedy jedna z tych liczb jest liczbą rzeczywistą dodatnią, a taką jest właśnie x. I napiszemy wtedy, że to jest. Pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z x. I to będzie równe wtedy po prostu i, pierwiastek arytmetyczny z minus 1, razy pierwiastek arytmetyczny z x, czyli ten dodatni pierwiastek z liczby dodatniej rzeczywistej x. No jest to sposób na ujednoznacznienie, co to znaczy pierwiastek, który z dwóch pierwiastków, czy i, czy minus i mamy wybrać, czy który z dwóch pierwiastków 2, czy minus 2 mamy wybrać. I to ujednoznacznienie nazywa się pierwiastkiem arytmetycznym. I pierwiastek arytmetyczny z liczby dodatniej to jest po prostu liczba dodatnia, natomiast pierwiastek arytmetyczny z liczby ujemnej to jest i razy pierwiastek z jej wartości bezwzględnej. Na zakończenie podkreślam jeszcze raz, że jest to tylko i wyłącznie kwestia konwencji. Taka definicja pierwiastka arytmetycznego z liczby ujemnej. Zawsze jest tak, że jak mamy liczbę czy dodatnią, czy ujemną, czy później jakąś dowolną zespoloną, że są dwie liczby, które są możliwymi wartościami pierwiastka z tej liczby. One się różnią znakiem są przeciwnego znaku. I o ile dla liczb dodatnich to jest bardzo naturalne, że wybieramy ten dodatni pierwiastek, a nie ten ujemny, o tyle dla pierwiastka z liczby ujemnej to już jest mniej naturalne, czy wybierzemy i, czy minus i. A jak pójdziemy dalej do liczb zespolonych, to tam już w ogóle trudno jest określić, który z tych dwóch pierwiastków jest ten główny, ten ważniejszy, a który jest to jest ten drugi. Więc. To jest kwestia konwencji, przyjęło się, że pierwiastek arytmetyczny z minus jedynki to jest i i przyjęło, przyjęło się taką definicję pierwiastka arytmetycznego z liczby ujemnej.